Pielgrzymki do piekar mają swoją tradycję i zawsze gromadzą dwa razy do roku potężną liczbę pielgrzymów, mianowicie mężczyzn w ostatnią niedzielę maja i kobiet po święcie wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W tamtym czasie pod okiem Służby Bezpieczeństwa była pielgrzymka, przede wszystkim pielgrzymka mężczyzn. Tak dalece bano się różnego rodzaju kontaktów między robotnikami na Śląsku, ale i też spoza Śląska, gośćmi, którzy przyjeżdżali, że tych, którzy jakąkolwiek aktywność przejawiali w piekarach, profilaktycznie zamykano na 48 godzin. Także jak ktoś był w pracy, na przykład w piątek, nagle okazało się, że już nie mógł wrócić z pracy do domu, bo musiał iść na komendę, najpierw na przesłuchanie, potem zatrzymany na 48 godzin, no i praktycznie po południu, w niedzielę, jak już było po pielgrzymce, mógł wejść do domu, no i w poniedziałek znowu iść do pracy. Tego się ogromnie, tych kontaktów się bano, więc to było takie pierwsze działanie Służby Bezpieczeństwa, myślę, że na dosyć dużą skalę tam, na tym terenie. Przyjeżdżali ludzie, tak jak już mówiłem, z różnych stron Polski, przez kontakt z Warszawą, przez kontakt z księdzem Jerzym Popiełuszko. Tych ludzi było wielu. Oni przyjeżdżali i na pielgrzymki, i na barburkę. I jeżeli jeszcze coś organizowaliśmy szczególnego, to też przyjeżdżali, ale jeśli chodzi o pielgrzymki, przyjeżdżali wcześniej, przywozili swoje galowe mundury. One były przechowywane u różnych ludzi w piekarach po to, żeby potem mogli się w nie przebrać. Tak samo ci, którzy przyjeżdżali jako delegaci, byli przyjmowani przez wielu piekarzan i nie tylko piekarzan, bo to piekary w tym bardzo szerokim znaczeniu, a więc i Kamień, Brzozowice, i Szarlej, i Kozłowa Góra, i Radzionków. To są wszystko miejscowości wokół, gdzie przechowywano tych gości po to, żeby ich nie namierzono, żeby mogli rzeczywiście być na pielgrzymce. Raz zdarzyło się, że nie wiem, czy to był sztandar, ponieważ i sztandary uczestniczyły w pielgrzymce, takie, które uznane były za nielegalne, więc tych chorążych dwóch sztandaru, bodajże z Gdańska, albo z Gdyni, albo z Huty Warszawa, nie wiem teraz skąd on był, w każdym bądź razie ich przesłuchiwano, musieli zostać, ich zatrzymano, ich przesłuchiwano w Tarnowskich Górach na komendzie. Jak na ironię, przesłuchiwano również tego, u którego ten sztandar był schowany, o którym nie wiedziano, że on jest schowany, pytając, czy coś nie wiedział i nie widział, bo gdzieś go tam zobaczono w pobliżu. Sztandar oczywiście się zachował, ale takie działania operacyjne były, tak ludzi szykanowano. Różnego rodzaju prasę przywożono poza samą pielgrzymką. Były odpowiednie kanały, które im służyły do tego, żeby bezpośrednio, na przykład Tygodnik Mazowsze czy inne, żeby docierały i potem były kolportowane na kopalnie.